Cześć, mam na imię Robert, przez wiele lat pracowałem w kawiarni jako barista, o kawie wiem dużo, ale nie wszystko. Na tym wideoblogu podzielę się z Wami swoimi doświadczeniami i pomogę Wam wycisnąć z Waszych ekspresów jak najwięcej. Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić filtr wody w ekspresie Krups EA8260. Wymiana filtra wody jest bardzo ważna, ponieważ zmiękcza on wodę i zapobiega powstawaniu szkodliwego kamienia, który jest jedną z częstszych przyczyn awarii ekspresów. Obniża on także zawartość w wodzie, ołowiu, miedzi czy chloru. Filtr należy wymienić co około 2 miesiące albo co około 50 litrów przepuszczonej przez ekspres wody. Zapraszam! Żeby wymienić filtr wody, wciskamy program, następnie serwis, filtr wody, wymiana, wyjmij zużyty filtr wody. Wyjmujemy pojemnik i wylewamy wodę. Zdejmujemy pokrywę. I za pomocą dołączonego do zestawu klucza wyjmujemy filtr. Teraz wyjmujemy nowy filtr. I wkręcamy go w miejsce starego. Zakładamy pokrywę. Następnie pojemnik umieszczamy na miejscu. Teraz wciskamy OK. Jeszcze raz OK, ponieważ już zainstalowaliśmy nowy filtr wody. Teraz ekspres prosi nas o napełnienie pojemnika na wodę. Kiedy już to zrobiliśmy, podstawiamy pod wylot pary naczynie i wciskamy OK. Gotowe. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli odcinek Wam się podobał, dajcie lajki i subskrybujcie kanał. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie komentarze. Do zobaczenia.